Odkąd na serdecznym palcu Kasi Cichopek pojawił się pierścień z brylantem, coraz głośniej wybrzmiewają plotki o jej zaręczynach z Maciejem Kurzajewskim. Para już nawet zaczęła upodabniać się do siebie stylizacjami, nawet jeśli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mocno przeżywają obyczajowy skandal, który zafundowała im Paulina Smarszcz, para potrafi to koncertowo wręcz ukrywać. Kiedy tylko w ich pobliżu pojawiają się fotografowie z aparatami, twarze prowadzących pytania na śniadanie momentalnie rozjaśniają uśmiechy od ucha do ucha, z których aż bije pogoda ducha i wzajemne uczucie. Być może ma to związek z domniemanymi zaręczynami, o które zostali niedawno posądzeni przez media. Jeśli chodzi o sensacyjne wyznania Smarszcz o byłym mężu i jej następczyni, to trudno się już w nich połapać. Po tygodniach rozkręcania medialnej dramy, kobieta petarda niespodziewanie oznajmiła ostatnio w rozmowie z Plotkiem, że kibicuje Maciejowi i Katarzynie. W czwartkowy poranek zostaliśmy uraczeni kolejną sesją zdjęciową z udziałem zakochanej pary. Cichopek i Kurzajewski, trzymając się za ręce, wyłonili się ze studia TVP na Woronicza. Gruchające gołąbki tradycyjnie już zapozowały do zdjęć czyhającym przed budynkiem fotografom, po czym skierowały się na parking, machając przy tym ochoczo i przesyłając im uśmiechy. Oboje wybrali na te okazje zimowe, podobne do siebie stylizacje. Kasia miała na sobie biały golf, kremowy płaszcz i beżowe spodnie oraz torebkę Pinko za prawie 1000 zł w kolorze nude. Kurzajewski także pokusił się na wełniany sweter, do którego dobrał przecierane dżinsy i ciepłą parkę z futrzanym kapturem. Kurzopki od dobrych kilku tygodni są w mediach numer 1. O parze pisze się jeszcze więcej, odkąd na palcu serdecznym celebrytki zagościł diamentowy pierścionek. Kurzopki ewidentnie radują się faktem, że w końcu nie muszą już ukrywać się ze swoim uczuciem. Ich szczęścia nie jest w stanie zmącić nawet Paulina Smarszcz.